Siemaneczko, ja jestem Brywa, jest dzisiaj ze mną Wiktor Jakubowski. Cześć wszystkim. Siemanko. Dzisiaj pokażemy wam różnicę między samoobroną a MMA. Także dzisiaj ściągnąłem Wiktora, bo Wiktor trenuje MMA. I od ilu lat trenujesz? Od 13. 13 lat trenuję MMA, także dzisiaj zobaczycie techniki. Widzimy się za chwileczkę. Teraz wam pokażemy techniki. Czym różni się MMA od samoobrony? Na samym początku będzie wejście w nogi typowo sportowe pod MMA. Wiktor wykonuje wejście w nogi. Pan, piękne bolonko. Bardzo dobrze. Tutaj było czyste wejście w nogi. Teraz wam pokażę, jak wybronić. Teraz wam pokażę tutaj wejście w nogi przez Wiktora i obronę, jak się bronimy w samoobronie. Obrona nóg, także zobaczcie. Chodzi, par, tutaj. I ucieczka. Teraz wam pokażę powoli. Zobaczcie. Chodzi w nogi. Chodzi. Tutaj ręce. Idą na oczy. Od razu na oczy i albo kopiemy od razu, albo wypychamy. Zobacz, on jest tutaj nieładnie ustawiony. Mogę uderzyć, kopnąć. Wysoko nie kopiemy, tak jak już mówiłem. Ja bym się bardziej przychylił do stępa takiego tutaj. Ale jeżeli nawet odepchniecie, zobaczcie, już jaki mam dystans do ucieczki. Także lecimy dalej. Teraz druga technika. Też będzie wejście w nogi. Zobaczcie, to jest typowo sportowe. I druga obrona przed właśnie wejściem w nogi. Zobaczcie, najpierw wejście w nogi. Przeszedł, o zobaczcie, obalił mnie, o. Przeszedł, cyk, pięknie w obejście, ciasno siedzi, no nie wyjdę, tak? A na ulicy to mnie na macie, tutaj się nie skręcimy, także naprawdę jest ciężko. Ale teraz pokażę wam, jak się obronić, jeżeli już wszedł mi do nóg, jeżeli wszedł i już wyłapał pod nogami tutaj. Zobaczcie, co teraz zrobić, jedyna taka rada. Zobaczcie, wchodzi, wszedł, tak? Zobaczcie, już wszedł, złapał mnie. Teraz tak, ta ręka idzie na nos, tutaj, o tu przedramię idzie na nos. Chodź, z tej strony kamera teraz. Przedramię na nos, tu łapię sobie za tricepsa i robię taką kierownicę. I skręcam biodra w tamtą stronę. Chodź, od razu łokieć tu prostujemy. Żeby nie mógł stać, spróbuj stać teraz na mnie. Nie, dobra. Tutaj. I albo poprawiamy łokciem, albo poprawiamy ręką tu uderzenie. Tu uderzenie i uciekamy w tym kierunku. Jakbyśmy chcieli uciec w tym kierunku, on mógł stać. Zobaczcie od razu za ten. Zobaczcie, o, on już nas ma. Jak pójdziemy tam, nie pójdzie. Zobaczcie, to ja sobie go kontroluję jeszcze. Uderzenie na tutaj na szyję i zobaczcie. Ucieczka w tą stronę. Już tyle miałem przewagi. Teraz gościu sobie podszedł, łapie. Teraz masz tak. I teraz takie troszeczkę chamskie zachowanie. Można powiedzieć niesportowe. Bo w sportach to pewnie Wiktor by już uderzał. A zobaczcie, teraz żebym ja uciekł. No powiedzmy gościu ma silny chwyt. Nie mogę się mu wyrwać. Robimy takie chamskie. Dla zmyłeczki łapiemy go tutaj, żeby już się zainteresował tą ręką. A teraz idziemy takim zamachowym, tutaj zobaczcie, tu i w tą stronę. Hop, przechodzimy do nogarstka tutaj i znowu, zobaczcie gdzie jesteśmy. Tu nogarstek cały czas kontrolujemy i w tej chwili, o teraz już przyjął kolanko, ale zobaczcie, ja cały czas kontroluję sobie nogarstek i znowu jest ucieczka. Cały czas musimy, zobaczcie, zrobimy to teraz bardzo powoli i z bliska. Złapał, zobaczcie. Ja tutaj sobie, to jest tylko tak dla niepoznaki. Chodzę tu. Schodzę sobie niżej. I zobaczcie, już trzymam nogarstek. Tutaj, tu. Trzymam nogarstek sobie. Delikatnie. I się odchylam, cały czas się odchylam. Zobaczcie, on nawet jakby tutaj. Ja mam cały czas nogarstek. O, widzicie? I ucieczka. Do końca trzymamy nadgarstek. Dobra, teraz pokażemy wam taką technikę. Jeżeli doszło już do jakiejś szamotoniny, zobaczcie co zawodnik MMA by zrobił.
Oczywiście nie chcę zrobić tutaj krzywdy napastnikowi. Nie wchodzi w wymianę uderzeń. Sami zobaczcie, co się tutaj zadzieje. Proszę, zobaczcie, ja łapię sobie gościa tutaj. Piękna kontrola. Piękna kontrola, zobaczcie, nawet nie mogłem się skręcić do niego. Chwycił. Teraz ja. Skręcał się delikatnie bioderkiem. Jest uderzenie tutaj na krocze. Wchodzi łokieć. Trzymam, o już. Trzymam cały czas ten gard. Jakby poszedł łokieć, o przepraszam, tutaj mocniej. Troszeczkę, zobaczcie, wchodzimy sobie tu, kopnięcie, ale jak trzymamy tak, odetchnięcie i ucieczka. Zobaczcie, teraz robię to powoli. Poszły ręce. Skręcam bioderka w tą stronę. I zobaczcie, tu już mam ładnie brzdęk na krocze. I wchodzi od razu tutaj. Tutaj mam rękę. Wychodzimy pod ręką. I tutaj. Możemy sobie się go przykucnąć ładnie. I teraz, nawet jeśli by zrobił mi przewrót do przodu, no właśnie. To ja już mam drogę do ucieczki. Także tutaj się są różnice między MMA a samoobroną. Są naprawdę duże różnice. Tam jest sportowe zachowanie, jest dystans, jest akcja bardzo mocna, nie powiem, że nie. Ale no, tak jak mówiłem, no, troszeczkę samoobrona różni się od MMA, od czystej sportowej walki. Także dzisiaj pokażemy wam z Wiktorem tutaj parę różnic. Zostańcie z filmikiem do końca. Teraz napastnik będzie, zobaczcie, jest taka sytuacja, czy na ulicy, czy gdziekolwiek, podchodzi gościu, popycha was raz, popycha was, coś chce od was. Zobaczcie, jak w takiej sytuacji zapobiec. Tutaj. Zobaczcie, podszedł gościu, teraz spokojnie, bądź przytulny drugi raz, pa. Teraz wam pokażę, co tutaj się zadziało. Było naprawdę szybko, ale... I stawię opór. Zobacz. Podszedł z uderzeniami, tak? Kamera na tą stronę. Zobaczcie. Przy ostatnim popchnięciu... Zobaczcie. Przechodzę sobie w tą stronę, żeby móc rozpędzić nogę. Kopiemy w piszczel. Pach! On złapał, no ból spowodował, że troszeczkę się obniżył, nawet jeśli by się nie obniżył, by był w takiej pozycji. Zobaczcie, moja prawa ręka wchodzi tu. Tu łączymy. Ściągam go i teraz idę, możemy łapać od razu tutaj za rękaw i przerzucam go w tą stronę. Zobaczcie tutaj, tu kontroluję za rękaw go trzymam. Widzicie, tu on będzie się skręcał, do mnie się nie skręci, bo leżę na nim. I mu nie daje ręka. On będzie szedł w drugą stronę. I tu już nam pomaga w ucieczce, zobaczcie. O, już nam pomógł w ucieczce. Bo 90% na ulicy osób, jak nie pójdzie w tą stronę, zobaczą, że są przyblokowani, będą szli w drugą stronę. A nawet jeśli popuścicie trochę, zrobicie luzu, tak zwane podpuszczenie zawodnika, napastnika, przepraszam, to na pewno się skręci, bo zobaczcie, jeżeli ja Wiktora tutaj złapałem, przewrócił na razie, chcę pokazać tą akcję, zobaczcie, wychwyciłem sobie jego rękaw, zobaczcie, ja mam tutaj, tu moja klatka nie daje mu w tą stronę, już skręci się do mnie, spróbuj się skręcić do mnie, zobaczcie, no nie pójdzie, no naprawdę, ja jeszcze jak sobie, o, rozpuścielę, no jednak waga, ale i tutaj mu nie da ręka. Ja mu to puszczę delikatnie, zobaczcie, on pójdzie w tą stronę. Każdy pójdzie, zobaczcie, ale to już pomaga nam, zobaczcie. Kontrola i ucieczka. Starajcie się nie walczyć. Jeżeli musicie, będziemy pokazywać techniki, ale dzisiaj zajmujemy się różnicami między MMA a samoobroną. Zobaczcie, agresor. Teraz ja będę agresorem, zobaczcie, wchodzę sobie. Nie wiem, że trafiłem na zawodnika MMA. Zobaczcie, co mi się zadziało. Wchodzę, łapię sobie go. O, czyste duszenie. A teraz wam pokażę,
co ja bym zrobił. Gościu łapie i musimy uciekać, tak jak już wspomniałem, z pozycji żywej, czyli nie mogę cię wkręcać tu, bo już bym dostał bombę. Albo nawet już bym mnie złapał do duszenia, tak jest. Wychodzimy zawsze sobie na zewnątrz, czyli znowu robię hop, tutaj, hop, tu, tu, tu. Klękamy piszczelem na przedramię, głowę mocno w, no tutaj akurat w trawę. Zobaczcie, on już tam się wystawił, żeberka ma żebro odsunięte, czyli uderzenie jedno, zobaczcie, ja już teraz jestem przygotowany do wystrzelenia w tamtą stronę, czyli uderzenie i wystrzał, i ucieczka. Jeszcze raz teraz powrótku, zobaczcie, poszła ręka, jak tylko poszła, ja już nie zginam się tu, nie mam czasu, tu, przejście, zobaczcie, tu i ja staję przed ramieniem, piszczelem, przepraszam, tu na przedramię. On się wystawi, zobaczcie, tu już jest cały grzbiet odsunięty. Nawet jeśli będzie, on no nie będzie wiedział, bo nie wie, co się dzieje za jego plecami. Jeszcze jak mu dociskam głowę, jakby to była kostka chodnikowa, to naprawdę by bolało. A już jakbym stanął piszczelem, o tutaj na przedramię. Czujesz teraz przedramię? Nie. Widzisz tutaj? Tu. To jest tylko jedno uderzenie, takie z góry. Bach! I zobaczcie, odepchnięcie i ucieczka. O to uderzenie, żeby nie chciało mu się nas gonić. Czyli na przykład jak podchodzi sobie, dawaj, podchodzi sobie ktoś, zobaczcie, co chcesz, pak! Było uderzenie, tylko ja zaznaczyłem w piszczel. Jego boli piszczel. No nie dam sobie ręki obciąć, ale większość osób nie pobiegła za nami. Teraz ode mnie technika. Znaczy to może nie jest technika, no może powiedzieć, że to jest technika. Bardziej zachowanie się w danej sytuacji. Zobaczcie, Wiktor ma kask, ale po to, że będą uderzenia, to znaczy robię akcję, reakcję, to o czym mówiłem już wcześniej, nie ma czegoś takiego, że teraz usypiamy jego czujność, że sorry gościu, dobra, już tam ręce sobie go próbuję załagodzić, nie ma, tylko będzie akcja, reakcja, czyli gościu podchodzi agresywny, ja od razu odpowiadam atakiem, zobaczcie teraz, zobaczcie, gościu podszedł, spokojnie, i ja wtedy, i już jest u mnie akcja, reakcja, bak, bak, bak. Podchodzimy tutaj, podpytamy i ucieczka. Zobaczcie, powoli teraz spróbuję to zrobić, powoli. Zobaczcie, gdzieś tam doszło do jakiejś wymiany, zobaczcie. Szybka akcja, bach, 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 tutaj. Złapanie, tu, tylko żeby wybijamy go w górę. Pyk, gościu wszedł, wchodzimy od razu tu, tutaj i pchamy i ucieczka. Mam nadzieję, że takie techniki wam się podobają. Dzisiaj jest ze mną Wiktor Jakubowski z klubu Herkules. To moje zaproszenie, nagraliśmy dzisiaj dla was sztuki walki, czyli różnicę między MMA a samoobroną. Ja zachęcam was do uprawiania sportu każdego rodzaju. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Czy MMA, polecam, tak jak Wiktor, czy samoobronę, tak jak ja. Ale są jeszcze różne sztuki walki, nie tylko. Także zostańcie z kanałem na dłużej. Zaobserwujcie Wiktora. Link do Instagrama zostawię u mnie pod filmikiem. Dzisiaj zrobiliśmy tutaj wam pokaz sztuk walki MMA, samoobrony. Jeżeli chcecie więcej takich filmików z Wiktorem, to zostawcie komentarz pod filmikiem, a my zrobimy. Tak, Wiktor? Pewnie, nie ma przeszkód. Także widzimy się za tydzień z wami. Jeżeli się podobał filmik, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie znajomym. A z wami widzę się za tydzień. Pozdro mordeczki, cześć.